Panie, w pierwszej kolejności gratuluję Wam tych niesamowitych nagród, ale w pierwszej kolejności chciałbym tutaj dowiedzieć się, Wy jako potencjalne Lwice Biznesu 2021, w jakiej kategorii otrzymaliście dane wyróżnienia? Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Mam na imię Renata Fury, mieszkam od 25 lat w Niemczech i jestem bardzo dumna, że mogę pomagać polskim kobietom po 50, które mają trudności tutaj w Polsce znalezienie pracy. Kształcimy je, uczymy języka po polskiej stronie, języka niemieckiego i dajemy im dobrą pracę i dobrze płatną. I możemy uszczęśliwić bardzo dużo rodzin, dzieci, no i małżeństw, no i dać przyszłość i zarobić dobre pieniążki, wyjeżdżając do Niemiec. Dokładnie, witam Państwa bardzo serdecznie. My współpracujemy razem od 10 lat. Ja uczę te osoby języka niemieckiego i wtedy pani Renata znajduje dla nich pracę. Także współpracujemy już od 10 lat razem. Nie mogę tutaj nie zapytać, bo tak, z jednej strony tutaj mamy uroczystość rozdania nagród Lwice i Lwy Biznesu 2021, natomiast z drugiej strony tutaj pani również, z tego co wiem, wzięłyście udział, oczywiście mówimy tutaj o premierze książki Lwice Biznesu. Powiedzmy może coś więcej na ten temat. Czy możemy tutaj w danej pozycji wydawniczej znaleźć wasze filetony? Tak, jak najbardziej. Tu jest tak na szybko opisany skrót naszego życia, podkreślone najważniejsze atuty i osiągnięcia, jak i podkreślona przyjaźń, gdyż w biznesie, co u nas bardzo dobrze funkcjonuje, jest nie tylko poświęcanie się dla ludzi, szukanie pracy, ale też przyjaźń. I to daje nam po 10 latach naprawdę tyle energii i emocji i możemy współpracować naprawdę na najwyższym punkcie. Dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, to tutaj moja firma nazywa się Konik i również też ratujemy konie z rzeźni. Także też charytatywnie tu wspieramy zwierzęta, które mają niestety iść na rzeź. Jeszcze chciałbym tutaj nawiązać właśnie do danej grafiki, danego rysunku. Skąd właśnie jego macie? Biorąc pod uwagę, że tutaj w tle słyszymy, że aukcja charytatywna w dalszym ciągu tutaj tak naprawdę trwa, a pani tutaj wylicytowaliście dany obraz. Dokładnie. Kto tak naprawdę kryła z Was? To jest na wakacje dla dzieciaków i dlatego wzięłam w tym udział, bo bardzo lubię wspierać charytatywnie. Takie. Jaka to była kwota? 800 zł. No nie ma co ukrywać, 800 zł w czasie pandemii dla dzieci to jest bardzo duża kwota. I na samo zakończenie. Miejmy nadzieję, że pojadą właśnie nad morze, dzięki. I na samo zakończenie. Proszę jeszcze naszym widzom powiedzieć, skąd pani przyjechałyście tutaj na galę rozdania nagród Lwice Biznesu do Warszawy. Ja jestem z Głogowa koło Wrocławia. A ja jestem z Niemiec, Kandel, okolice Karlsruhe.